Ciekawość cechuje człowieka od zawsze, a zwiedzanie nie jest tylko domeną współczesności. Także i starożytni chcieli poznawać świat. To właśnie dzięki podróżom narodziła się lista 7 cudów świata. Ze wspaniałych budowli do czasów współczesnych przetrwała niestety tylko jedna. Co się stało z pozostałymi? Lista 7 cudów świata obejmuje obiekty znane starożytnym Grekom. Jej początków należy szukać w podbojach Aleksandra Wielkiego. Jego zwycięskie kampanie pozwoliły w IV wieku przed naszą erą podróżować do takich miejsc jak Egipt czy Persja i właśnie Grecy odwiedzający te krainy stworzyli listy miejsc wartych zobaczenia. Wspominali o nich m.in. historycy Herodot, Diodor Sycylijski czy poeta Antypater z Sydonu, uważany za autora listy. Kanon ulegał drobnym zmianom. Ostatecznie jednak, jako 7 cudów starożytnego świata, znalazły się obiekty, o których opowiemy w dzisiejszym odcinku. Świątynia Artemidy w Efezie. Ruiny starożytnego miasta Efes obecnie znajdują się w okolicy Izmiru w Turcji. Jest to ciekawe miejsce, gdyż w zasięgu wzroku możemy znaleźć zabytki z kilku różnych epok historycznych, XIV-wieczny meczet, bizantyjską fortecę i ruiny wspomnianej starożytnej świątyni Artemidy. Powstała ona w VI wieku przed naszą erą na zlecenie króla Krezusa. Była pierwszą świątynią zbudowaną w stylu jońskim. Jej imponujące wymiary dwukrotnie przekraczały wymiary wielu greckich świątyń, w tym Partenonu. Jej wysokość wynosiła prawie 130 metrów, a szerokość 70. Znajdowało się w niej m.in. 127 kolumn wysokich na 18 metrów, a jej średnica przy podstawie miała aż 2,5 metra. Zbudowanie tak okazałego budynku było nie lada wyzwaniem, a król Krezus nie szczędził środków. Wykorzystano najlepsze marmury i drewno cedrowe, a niezachowany posąg bogini wykonano ze złota, hebanu i kości słoniowej. Budowa świątyni zajęła ponad 120 lat. Niestety jej zniszczenie zajęło dużo mniej czasu, bo jedną noc. Herostrates, lokalny szewc ogarnięty przemożną chęcią wiecznej chwały, podpalił świątynię, chcąc w ten sposób unieśmiertelnić swoje imię, do czego jednak nie doszło, gdyż po pożarze zakazano w jakikolwiek sposób wspominać jego tożsamość. Mimo to współcześnie znamy Herostratesa, ponieważ grecki historyk Teopomp nie posłuchał się tego zalecenia. Obecnie mówi się, że wspomniany podpalacz mógł być kozłem ofiarnym, który przyznał się do podpalenia na torturach. Późniejszą odbudowę świątyni zaproponował Aleksander Wielki, który, jak głosi tradycja rzymsko-grecka, przyszedł na świat tego samego dnia, kiedy świątynia spłonęła. Plutarch wspominał, że Artemida była zbyt zajęta porodem Aleksandra i nie miała czasu ratować świątyni ku swojej czci. Odbudowana świątynia miała burzliwe dzieje. Ostatecznie została zrównana z ziemią podczas najazdu Gotów w 262 roku. Przez lata dla okolicznych mieszkańców ruiny stanowiły cenne źródło wydobycia marmuru. Kolos z Rodos. Ponoć odwiedzających starożytne miasto Rodos witała imponująca statua. Kolos ku czci greckiego boga słońca, Heliosa, dominujący nad portem. Rzeźba została wzniesiona w 280 roku przed naszą erą, po 12 latach prac. Najprawdopodobniej jej autorem był Hares z Lindos, który w trakcie konstrukcji zastosował wiele nowatorskich rozwiązań. Jednym z nich był żelazny szkielet, który wypełniono kamieniami i gliną. Budowa trwała 12 lat, a kolos stał się najwyższą rzeźbą starożytnego świata. Mierzył 33 metry i choć wynik ten wydaje się nieprawdopodobny, nie był zupełnie niemożliwy. Kolosa wzniesiono jako wyraz radości po odparciu trwającego ponad rok oblężenia miasta przez wojska Demetriusza, macedońskiego króla. Władca zostawił po sobie wiele machin oblężniczych, które Rodyjczycy później przytopili i z nich wzniesiono kolosa. Do jego konstrukcji wykorzystano m.in. prawie 13 ton brązu i ponad 7 ton żelaza. Warto wspomnieć, że obiegowe wyobrażenia o kolosie niekoniecznie pokrywają się z prawdą. Możliwe, że rzeźba stała w okolicach portu, najprawdopodobniej jednak na miejskim akropolu, na wzniesieniu, gdzie była dobrze wyeksponowana. Nawet jeśli posąg był w porcie, to z pewnością nie stał w rozkroku nad jego wejściem, gdyż taka konstrukcja byłaby po prostu niemożliwa. Kolos dołączył do listy 7 cudów świata jako ostatni obiekt i niestety jako pierwszy został zniszczony po trzęsieniu ziemi w 226 lub 225 roku przed naszą erą, co oznacza, że jego żywot wyniósł zaledwie 56 lat. Trzęsienie ziemi sprawiło, że figura zawaliła się, ale nie całkowicie, i przez jeszcze następne 800 lat
Turyści przybywali, aby podziwiać jego pozostałości. Później, w VII wieku, szczątki te zrabowali Arabowie, jednak nie ma zbyt wielu źródeł potwierdzających tę tezę. Być może historia ta została zapisana jako antyarabska propaganda. Najprawdopodobniej materiały po zawaleniu się kolosa lokalne władze już wcześniej wykorzystały do przetopienia na monety. Piramida Cheopsa. Największa piramida w kompleksie piramid w Gizie oraz największa egipska piramida w ogóle powstała około 2,5 tysiąca lat przed naszą erą jako grobowiec faraona Cheopsa. To jedyny starożytny cud świata, który dotrwał do naszych czasów, choć oczywiście upływ czasu zrobił swoje. Piramida straciła lwią część wapiennej licówki, a także ukryte w środku kosztowności i ozdobny czubek, przez co zgubiła także nieco wzrostu. Z oryginalnych 147 metrów obecnie mierzy niecałe 139, a ubytek ten to również pokłosie erozji. Jej budowa zajęła około 20 lat, a kamienne bloki ułożono z niezwykłą precyzją, co budzi podziw, biorąc pod uwagę, że największe wapienne fragmenty ważyły nawet 15 ton, a granitowe, użyte do budowy wewnętrznych komnat, nawet 80. Uwzględniając, że piramida zajmuje powierzchnię ponad 5 hektarów, nie dziwi więc, że jej waga wynosi jakieś ponad 5,5 miliona ton. Kamienne bloki transportowano z miejsc oddalonych o setki kilometrów. Naukowcy zakładają, że transportowano je m.in. przy użyciu drewnianych sań, a łącznie przy budowie piramid pracowało nawet 100 tysięcy osób. Piramidy otoczone są wieloma mitami czy teoriami spiskowymi. Jedna z nich głosi, że przy ich powstaniu wykorzystywano wyłącznie niewolniczą pracę. Otóż nie jest to prawda. Pracownicy dostawali wynagrodzenie. Często chowano ich również w grobach w pobliżu piramid. Innym powszechnie powtarzanym mitem jest ten, jakoby wysoką na 146 metrów piramidę zdeklasowała jako najwyższy budynek świata dopiero wieża Eiffla pod koniec XIX wieku. Też nie jest to prawda. Piramida Cheopsa straciła prymat już w XIV wieku na rzecz dwóch katedr budowanych w Anglii w tym samym okresie. Kolejna tajemnica to fakt, że w piramidach nie znaleziono mumii czy skarbów. Wynika to z tego, że była wielokrotnie plądrowana. W 1954 dokonano jednak niesamowitego odkrycia. W pobliżu piramidy odnaleziono nienaruszoną barkę słoneczną. Statek Khufu, pochodzący z okresu mniej więcej 2,5 tysiąca lat przed naszą erą. Barka ma 44 metry długości i 6 metrów szerokości. I jak na swój wiek, wygląda doskonale. Statki te miały znaczenie religijne. Służyły do przybycia podróży do zaświatów. Wiszące ogrody Babilonu. Czasem zwane również wiszącymi ogrodami z Semiramidy, od imienia mitycznej władczyni Mezopotamii, która według legendy założyła miasto Babilon. Ogrody stworzył jednak król Nabuchodonozor II, rządzący na przełomie VII i VI wieku przed naszą erą, jako prezent dla swojej żony Amytis. Pochodziła z Medii, krainy leżącej w północno-zachodniej części współczesnego Iranu, gdzie dominowała bujna roślinność. Babilon z kolei charakteryzował suchy, gorący klimat, a ogrody miały dawać jej namiastkę ojczyzny. Ogrody składały się z kaskadowo ułożonych tarasów, a zwisające z nich rośliny przykrywały ściany pałacu. Aby nawodnić rośliny, stosowano system kanałów, którymi dostarczano wodę z rzeki Eufrat. W ogrodach mogły rosnąć migdałowce, pigwowce, grusze, drzewa oliwne czy daktylowce. Opisy samych ogrodów przytaczane przez starożytnych kronikarzy różnią się jednak między sobą i tak dochodzimy do największej zagadki, czy ogrody w ogóle istniały, a jeśli tak, to czy na pewno w Babilonie? Przeprowadzone na miejscu wykopaliska potwierdziły istnienie systemu studni, tarasów i kanałów, jednak nie odnaleziono śladów samych ogrodów. W 2013 brytyjska badaczka zasugerowała, że antyczne relacje o wspaniałych ogrodach mogły odnosić się do ogrodów w oddalonym o prawie 500 km mieście Niniwa. Odkryto tam bowiem ogromny system akweduktów, długich na 80 km oraz mechanizmy pozwalające wznosić wodę na wyższe poziomy. Jednak wobec doniesień brytyjskiej uczonej także odezwały się głosy krytyczne. Ewidentnie w dorzeczu Tygrysu i Eufratu wspaniałe ogrody musiały istnieć. Być może istniały i w Niniwie, i w Babilonie. Wobec tych niepewności ciężko orzekać, co się z nimi stało, jednak najprawdopodobniej zostały zburzone w efekcie trzęsienia ziemi. Posąg Zeusa w Olimpii. Starożytne miasto Olimpia, położone na Peloponezie, było miejscem kultu Zeusa. Także tam odbywały się co 4 lata igrzyska. W V wieku przed naszą erą ich zarządcy zamówili do świątyni Zeusa jego posąg. Miał on przyciągać podróżnych
i być dodatkową chlubą miasta podczas igrzysk. Jego wykonanie zlecono Fidiaszowi, który już wcześniej stworzył wspaniały posąg Ateny w Partenonie. Wykonanie dzieła zajęło mu 8 lat, a Fidiasz wykorzystał opracowaną przez siebie niezwykle kosztowną technikę chryzelefantyny, czyli umieszczanie płatków złota i kości słoniowej na drewnianej konstrukcji. Rzeźba miała 12 metrów wysokości i przedstawiała Boga w pozycji siedzącej na tronie. Zeusa okrywał złoty płaszcz, a w dłoniach trzymał berło i statuę Nike. Pokrycie tak dużej rzeźby wielkimi fragmentami kości słoniowej wymagało sporych umiejętności, bowiem jest to materiał niezwykle trudny w obróbce. Posąg Zeusa mógł być podziwiany w świątyni przez kolejne 800 lat. Jednak rozwój chrześcijaństwa w IV wieku przyczynił się do upadku świątyni. Cesarz rzymski Teodozjusz zdelegalizował pogańskie wierzenia w 391 i nakazał porzucenie miejsc kultu. W ten sposób świątynia w Olimpii popadła w ruinę. Losy samego posągu Zeusa nie są pewne. Ponoć miał zostać przewieziony do Konstantynopola, gdzie został zniszczony w wyniku pożaru w 475. Być może jednak został zniszczony około 50 lat wcześniej, gdy w 426 zniszczono samą świątynię. Niektórzy mówią też, że przepadł w Konstantynopolu, tyle że w wyniku trzęsienia ziemi. Mauzoleum w Halikarnasie. Miasto Halikarnas było stolicą Karii. Obecnie są to ruiny znajdujące się w mieście Bodrum w Turcji. W połowie IV wieku Karią rządził Mauzulos, który doprowadził do rozkwitu swojego państwa. Po jego śmierci Artemizja, wdowa będąca jednocześnie jego siostrą, co nie było w owym czasie nietypowe dla rządzących elit, wpadła w rozpacz. Legendy głoszą, że prochy Mauzulosa mieszała z winem, które następnie spożywała. To, co zostało po jej małżonku, postanowiła złożyć w imponującym grobowcu. Tak imponującym, że od imienia Mauzulosa wzięła później swoją nazwę tego typu budowla. Artemizja zatrudniła do budowy kilku uznanych greckich architektów i artystów. Na samym dole znajdował się kamienny podest z wewnętrzną klatką schodową. Na nim umieszczono właściwy grobowiec otoczony kolumnadą, a na jej szczycie znalazła się piramida zwieńczona kwadrygą. Całość miała około 50 metrów wysokości, czyli więcej niż dzisiejszy kilkunastopiętrowy budynek. Wybudowanie takiego kolosa musiało zająć ogrom pracy, tym bardziej, że znalazły się w nim dziesiątki rzeźb, a zrobienie jednej z bloku marmuru zajmowało jej autorowi około roku. Pozostałości niektórych posągów można dziś podziwiać w British Museum w Londynie. Artemizja zmarła 2 lata po mężu, kiedy to mauzoleum nie było jeszcze gotowe. Jego budowę zakończono po 3 latach, w 350 roku przed naszą erą. 20 lat stało w spokoju, później nastąpiły walki o tron, a do miasta przybył Aleksander Wielki. Doszło do oblężenia i wielkiego pożaru stolicy. Kataklizm przetrwało tylko mauzoleum. Grobowiec ten odwiedzali Rzymianie i będąc pod wrażeniem budowli, też zaczęli sobie stawiać takie pośmiertne budynki, co spopularyzowało nazwę mauzoleum. Imponujący grobowiec w Halikarnasie przetrwał do XI wieku naszej ery. Później uległ erozji w wyniku kolejnych trzęsień ziemi. Latarnia w Faros. Powstała jako ostatnia z 7 cudów świata. Latarnia morska zbudowana na wysepce Faros była prawdziwą chlubą Aleksandrii, ówczesnej stolicy Egiptu. Port aleksandryjski w starożytności był jednym z najczęściej odwiedzanych, a cechowała go jednocześnie dość zdradliwa okolica. Pełno było w nim pułapek, takich jak skały czy mielizny. Latarnia powstała na wyspie połączonej z lądem sztucznym wałem o długości 1200 metrów w III wieku przed naszą erą za rządów dynastii Ptolemeuszy. O wybudowaniu latarni zdecydowały nie tylko względy praktyczne, czyli ułatwienie zawijającym do portu statkom, ale też reprezentacyjne. Stolica kraju potrzebowała czegoś, co świadczyłoby o potędze państwa. Jej budowa trwała 12 lat, a to jak wyglądała, naukowcy opierają głównie na opisach średniowiecznych arabskich kronikarzy. Podstawa latarni opisana była na kwadracie o długości 30 metrów. Na niej stał kolejny, 8-boczny segment, na którym umieszczono walcowatą część o średnicy 9 metrów. Różne są świadectwa opisujące jej wysokość. Niektórzy pisali, że mogła mieć nawet 160 metrów. Obecnie przyjmuje się jednak, że wymiar ten oscylował w okolicach 110-130 metrów. Warto wspomnieć, że latarnia wskazywała drogę zarówno w dzień, jak i w nocy. Na jej czubku zamontowano system luster, który odbijał światło słoneczne, a w nocy płomienie z rozpalonego ogniska. Promienie latarni były widoczne nawet z odległości 55 km.
Latarnia stała w porcie przez kilkanaście wieków, jednak wielokrotnie ulegała kolejnym zniszczeniom w wyniku następujących trzęsień ziemi, choćby w IV, VIII czy X wieku naszej ery. W IX wieku zmieniono także jej naturę, przekształcono ją na meczet. 1480 rok przypieczętował koniec latarni, pozostałości po niej rozebrano i wykorzystano je do budowy pobliskiej fortecy, która stoi do dziś. Co ciekawe, część szczątków latarni można też obejrzeć pod wodą, gdyż to tam trafiały w wyniku kolejnych trzęsień ziemi. W 2015 ogłoszono plan odbudowy latarni, w tym samym roku ogłoszono również przyspieszenie prac nad imponującym projektem podwodnego muzeum, gdzie przez tunele z włókna szklanego zwiedzający mogliby podziwiać zatopione skarby. Jak na razie jednak brak nowych informacji dotyczących obu inicjatyw. Tak jak i mauzoleum, tak i słowo pharos weszło do słownika w wielu językach. Podobnie brzmiące słowa we włoskim, greckim czy hiszpańskim oznaczają właśnie latarnię. Istnieje również lista nowych 7 cudów świata, projekt zainicjowany przez urodzonego w Szwajcarii Kanadyjczyka Bernarda Webera w 2001 roku. Pośród zaproponowanych 200 budowli, głosujący przez internet i telefonicznie, mieli wybrać nowe 7 cudów, które zaprezentowano dopiero 6 lat później. Były to Taj Mahal, rzymskie Koloseum, meksykańskie Chichen Itza, Machu Picchu z Peru, statua Chrystusa Zbawiciela w Rio de Janeiro, jordańska Petra i Wielki Mur Chiński. Lista ta była jednak krytykowana, a to z powodu faktu, że ta sama osoba mogła oddawać głosy wielokrotnie. Także UNESCO odcięło się od tej inicjatywy, wskazując, że jest to po prostu prywatne przedsięwzięcie. I to już wszystko na dziś. Gdybyście mogli odwiedzić któryś z cudów świata w czasach jego świetności, który byście wybrali, dajcie znać w komentarzach. A jeśli interesują Was ciekawe miejsca na świecie, sprawdźcie nasz odcinek na temat Wenecji albo Al-Kaby, czyli najświętszego miejsca islamu. Widzimy się wkrótce. Cześć!